pragnę bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i tegoroczne spotkanie, konferencja, którą otwieramy, otrzymała tytuł Aksjologiczne orientacje w pedagogice. Nawiązujemy bezpośrednio do podobnej konferencji przed 8 laty w Dąbrowicy koło Lublina. Aula była poświęcona aksjologicznym podstawom pedagogiki. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa obecnych. Pragnę wyrazić także radość z obecności przedstawicieli ośrodków, które organizowały konferencje poświęcone problemom pedagogiki ogólnej. Bardzo serdecznie witam zatem Państwa profesorów, adiunktów, doktorów, asystentów, doktorantów z ośrodków zewnętrznych, poza Lublinem, z samego Lublina, no i także z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Instytutu Pedagogiki. Obecnie zapraszam tutaj do prezydium panią profesor dr. habilitowaną Teresę Chemicką-Bezwińską i pana profesora dr. habilitowanego Stanisława Palkę. Prosimy bardzo. I panią profesor Teresę Chemicką-Bezwińską poproszę o słowo jako przewodniczącej Zespołu Pedagogiki Ogólnej. Dla naszego spotkania wybrałam cytat z Norwida. Chcąc mieć przyszłość, należy mieć przeszłość. Tak powiedział Cyprian Kamil Norwid chyba ze 2 stulecia prawie temu, a dzisiaj możemy ten cytat wykorzystać w myśleniu o pedagogice ogólnej. A zatem, proszę Państwa, trochę z historii Zespołu Pedagogiki Ogólnej, ponieważ nie wszyscy pewnie o niej wiedzą, a dzisiaj mamy mówić z perspektywie poznawczej pedagogiki ogólnej, więc kilka słów na ten temat. Zespół Pedagogiki Ogólnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych powstał w 1995 roku. Inne zespoły również powstawały w tym czasie, a na pewno nastąpiła dość duża zmiana w nazwach i liczbie zespołów istniejących przy Komitecie Nauk Pedagogicznych. Przyczyną tej zmiany, jaka nastąpiła w Komitecie Nauk Pedagogicznych, były wydarzenia, które miały miejsce poza pedagogiką. A więc nie wewnętrzna logika rozwoju pedagogiki sprawiła te duże zmiany, tylko czynniki zewnętrzne. Możemy je nazwać, już ich nie omawiać, transformacją ustrojową. Ale w wyniku transformacji ustrojowej pedagodzy zorganizowali pierwszy zjazd pedagogiczny poświęcony ewolucji pedagogiki, ewolucji tożsamości pedagogiki. Potem odbyły się nowe wybory do Komitetu Nauk Pedagogicznych. Nowym przewodniczącym został profesor Lewowicki. Jednym z pierwszych działań komitetu było przygotowanie diagnozy o stanie pedagogiki. Ta diagnoza jest do dzisiaj obecna i myślę, że niewiele byśmy zmienili w tamtej diagnozie, ale ta diagnoza była przyczyną, że jednym z kluczowych zadań Komitetu Nauk Pedagogicznych stało się powołanie Zespołu Pedagogiki Ogólnej. Zadanie to powierzono profesorowi Romanowi Schulzowi. A profesor Roman Schulz wymyślił sobie, albo zadecydował, że taką okazją do powołania Zespołu Pedagogiki Ogólnej będzie konferencja. I zorganizowanie tej konferencji powierzył pierwszej nowo powstałej Katedrze Pedagogiki Ogólnej. I to właśnie była katedra, która powstała wtedy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, a mnie powierzono kierowanie tą katedrą. I taka jest historia powstania Zespołu Pedagogiki Ogólnej. Ta konferencja zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej, ale właśnie pierwsza pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych,
wyznaczyła na długie lata status i funkcjonowanie zespołu pedagogiki ogólnej. Możemy zatem powiedzieć, że historia pedagogiki dobiega prawie 15 lat. A zatem, proszę Państwa, pora, żeby dokonać zmian. W tym czasie różne ośrodki włączały się w realizację konferencji poświęconej pedagogice ogólnej, ale najbardziej aktywnym ośrodkiem była właśnie Katedra Pedagogiki Ogólnej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Katedra Pedagogiki, a właściwie Instytut Pedagogiki w Uniwersytecie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ale wsparcie mieliśmy we wszystkich ośrodkach akademickich naszego kraju. I gdyby nie to wsparcie, którego doświadczaliśmy, to myślę, że nie udałoby nam się wydać 10 prac zbiorowych, które powstały jako rezultat spotkań konferencyjnych, ale także powstawały jako rezultat potrzeby publicznego powiedzenia czegoś ważnego o pedagogice. Zatem dzisiejsze spotkanie jest także dobrym miejscem, aby podziękować wszystkim, którzy mają swój wkład w powstanie pedagogiki ogólnej, w kontynuację prac tego zespołu i na dodatek jeszcze w zdobywanie, jak widać, coraz to nowych kandydatów chętnych do zajmowania się pedagogiką ogólną. Największe sukcesy zespół pedagogiki ogólnej miał wtedy, kiedy nikt nim nie kierował. A właściwie można powiedzieć, wszyscy mieli swój udział w kierowaniu tym zespołem. Dlatego też szczególnie chciałabym podziękować tym, którzy największy wkład w powstanie zespołu mieli i do dzisiaj trwają w pracach tego zespołu. Co prawda mówił już o nich pan profesor, ksiądz profesor Marian Nowak, ale ja jeszcze powtórzę, że jest to pan profesor, oczywiście organizator dzisiejszej konferencji, ksiądz profesor Marian Nowak. Wielkie są zasługi naszego profesora Stanisława Palki. Wielkie też są zasługi pana profesora Andrzeja Bogaja. I to zawsze tak było, że członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych tworzyli tą grupę, która inicjowała, wspierała działania zespołu pedagogiki ogólnej, udzielając także rekomendacji dla kolejno odbywających się konferencji. Ale też chciałabym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy spoza Komitetu Nauk Pedagogicznych wspierali naszą działalność. Chciałabym podziękować Uniwersytetowi Gdańskiemu, reprezentowanemu przez panią profesor Ewę Rodziewicz, a wcześniej także bardzo na rzecz Zespołu Pedagogiki Ogólnej pracowała pani profesor Rutkowiak, Joanna Rutkowiak. Chciałabym podziękować ośrodkowi w Cieszynie, w osobie pani Katarzyny Olbrych. Chciałabym podziękować oczywiście Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, którego pani profesor Krystyna Ablewicz jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych i również wspiera działania od zawsze, no nie od pewnego czasu. Od pewnego czasu bardzo wspiera działania Zespołu Pedagogiki Ogólnej. Pani profesor Kostkiewicz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawsze życzliwe wsparcie miałam u państwa profesorów Karbulów, u pani profesor i pana profesora Karbula. Z sympatią wspominam wystąpienia pani profesor Dziaczkowskiej, to drugie nazwisko, jakoś nie może mi się utrwalić.
Także proszę Państwa, dziękując wszystkim za udział i wsparcie w dotychczasowych działaniach Zespołu Pedagogiki Ogólnej, zachęcam do dalszej współpracy. Mam nadzieję, że przed Pedagogiką Ogólną są wielkie wyzwania, o których może za chwilę. A na razie o konferencji. Konferencja ma tytuł Aksjologiczne orientacje w pedagogice. Rozmawialiśmy o tym temacie z księdzem profesorem Marianem Nowakiem. Ja byłam trochę sceptycznie nastawiona z tego powodu, że wydawało mi się, że ludzie dzisiaj o wartościach mówić nie chcą. Ale profesor Marian Nowak przekonał mnie, że pewnie zechcą mówić. Co prawda, problem aksjologicznych orientacji, aksjologii jest jednym z problemów pedagogiki ogólnej. Gdy weźmiemy pod uwagę definicje pedagogiki ogólnej istniejące w nowoczesnych, w najbardziej współczesnych zasobach leksykalnych, a więc w tej wielkiej encyklopedii PWN-u albo w leksykonie PWN-u pedagogika, gdzie pedagogika jest definiowana jako subdyscyplina pedagogiczna obejmująca 10 kompleksów tematycznych i w tym jednym z kompleksów jest właśnie aksjologia wychowania. Ale temat aksjologiczna orientacja w pedagogice z jednej strony wpisując się właśnie w problematykę aksjologii wychowania, jednak także i wykracza, pozwala na wykroczenie poza tą problematykę ku właśnie wartościom w pedagogice. Jest to trudne zadanie, podjęcie takiego tematu z kilku powodów. I jednym z powodów, które mogą być źródłem trudności w podejmowaniu problematyki aksjologicznej, problematyki wartości, jest to, że mamy ciągle do czynienia jeszcze z dominacją pedagogiki empirycznej, która usiłuje być poza wartościami. Mamy też do czynienia z takim zjawiskiem, które socjologowie nazywają anomią, utratą więzi, rozbiciem więzi społecznych, w których o wartościach się trudno mówi, dlatego że trudno znajduje się porozumienie. Mamy też i taką trudność wynikającą z rozwoju i struktury pedagogiki. Jest to dyferencjacja w pedagogice, która zaowocowała powstaniem wielu takich wąskich i coraz węższych subdyscyplin pedagogicznych i coraz trudniej w związku z tym znajduje się płaszczyznę wspólnego porozumienia w pedagogice. A tą wspólną płaszczyzną pedagogiki, myślę, że właśnie muszą być wartości. Odwołać się tutaj możemy trochę do historii pedagogiki. Z tym, że ta historia pedagogiki jest inna na kontynencie Europy, a inna jest w Stanach Zjednoczonych. Na pewno to wszyscy wiedzą, ale jak gdyby przypomnienie tego faktu wydaje mi się ważne, bo na pewno można mówić o pewnej wspólnocie kulturowej, mianowicie o tradycji badań nad edukacją. Ta tradycja kulturowa badań nad edukacją jest właściwością cywilizacji euroamerykańskiej, ale już sposób realizacji tego jest nieco inny, dlatego że w obszarze kontynentalnym, czyli w Europie, wytworzyliśmy sobie specjalną dyscyplinę naukową, która zajmuje się badaniami nad edukacją. Jest to właśnie pedagogika. A my, Stany Zjednoczone, takiej tradycji nie mają. Po prostu tam pedagogiki nie ma, ale są badania nad edukacją. Dlaczego o tym mówię i to przypominam? Dlatego, że mamy dzisiaj do czynienia z amerykanizacją wszystkich obszarów naszego życia, w tym
także i tego obszaru, który nazywa się społeczną praktyką edukacyjną. I warto by było, żeby pedagodzy, przynajmniej pedagodzy pamiętali, że amerykanizacja w obszarze społecznej praktyki edukacyjnej oznacza także rezygnację z pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Myślę, że ta świadomość zbyt rzadko jest akcentowana, wyrażana. Jest ona także na przykład związana z tym, o czym mówił profesor Marian Nowak, działaniami Komitetu Nauk Pedagogicznych związanymi z tym, czy pedagogika to nauka humanistyczna czy społeczna. To te dwa problemy, jak sądzę, się ze sobą łączą. A więc mamy, proszę Państwa, dzisiaj jedno napięcie, które w pedagogice można zidentyfikować. To jest właśnie napięcie związane z tym procesem amerykanizacji, takim niezauważalnym, a na pewno z mało uświadomionymi skutkami owego procesu. Drugie napięcie jest chyba związane z tym, że nie została rozpoznana należycie historia polskiej pedagogiki, ani historia polskiej praktyki edukacyjnej. A jeszcze ważniejsze wydaje mi się to, że nie zostały rozpoznane związki pedagogiki i praktyki w zmianach, w powiązaniu ze zmianami kulturowymi, jakie miały miejsce w XX i XXI wieku. W związku z tym nasze dzisiejsze dyskursy wydają się trochę jak gdyby pozbawione oparcia wiedzy o przeszłości. I nie bez powodu wziąłem ten cytat z Norwida jako cytat konstytuujący moje wystąpienie. Chcąc mieć przyszłość, należy mieć przeszłość. Wydaje mi się, że nasza debata o przyszłości pedagogiki, praktyki edukacyjnej i innych dziedzin naszego życia społecznego i kulturowego jest ułomna w dużym stopniu z tego powodu, że nie możemy się zgodzić co do przyszłości. A nie możemy się zgodzić, bo zbyt mało o tym mówimy. Zbyt mało, sprzeczenie się to jest, zbyt mało debatujemy na ten temat. Z jednej strony można powiedzieć, że odczuwamy i chyba taki jest wyraz publicznej opinii, że odczuwamy i wyrażamy potrzebę racjonalnej modernizacji społecznej praktyki edukacyjnej. O tym świadczy nasza sfera publiczna i o tym także świadczą dyskursy w prasie, że dostrzegamy jako społeczeństwo potrzebę racjonalnej modernizacji praktyki społecznej. Ale z drugiej strony, jak gdyby, oczekiwania wobec nauki, bo nauka wytwarza tą wiedzę najbardziej racjonalną, nie zostają spełnione. Z tego z powodu, że zmieniła się koncepcja nauki w wyniku ostatniej zmiany, czy istniejącej zmiany kulturowej, którą nazywać się często przejściem od świata nowoczesnego do świata ponowoczesnego, albo też nazywa się tą zmianę zmianą, która następuje w wyniku rewolucji informatycznej, albo też zmianą, w której akcentuje się przejście od świata industrialnego do świata postindustrialnego. Więc te nazwy wskazują, że różne aspekty owej zmiany są akcentowane. Ale ta zmiana jest także zmianą, która jest związana ze statusem nauki i sposobem jej uprawiania.
Gdyby próbować znaleźć tą najbardziej ogólną cechę, która charakteryzuje zmianę w nauce, a zatem także i w pedagogice, to można by powiedzieć, że w pedagogice jest to uznanie wieloparadygmatyczności. Oznacza to wyjście poza paradygmat pedagogiki empirycznej. I to wyjście poza paradygmat pedagogiki empirycznej nie dokonuje się bez oporów. Nie jest to proste. Ale w tym wyjściu poza paradygmat pedagogiki empirycznej myślę, że pedagogika ogólna ma swoją szansę. Ma także swoje wyzwanie, które powinna podjąć. Bo właśnie pedagogika ogólna jest tą pedagogiką, którą charakteryzuje i filozoficzność, i teoretyczność, i historyczność, ale także i praktyczność. A zatem ze wszystkich działów pedagogiki, pedagogika ogólna wydaje się tym działem, który na owo wyzwanie może odpowiedzieć pewnie najlepiej. A odpowiadając na to wyzwanie, może sprawić, że społeczny dyskurs o edukacji stanie się bardziej racjonalny. O słabościach dyskursu o edukacji nie chciałabym mówić w imieniu wszystkich, ale mogę powiedzieć o słabości tego dyskursu w imieniu własnym, ponieważ sama mam też poczucie winy, że w tym dyskursie udziału nie biorę, albo nawet jeżeli biorę, to jest on nieskuteczny, nieefektywny i nie taki, jak trzeba. A zatem, proszę Państwa, będę mówiła tylko o swoich, o przyczynach tego, dlaczego mój udział w publicznym dyskursie o edukacji jest kiepski, a każdy sam odpowie sobie na pytanie sobie postawione, czy też dlatego jego udział jest kiepski, a udział pedagogów w pedagogice jest w społecznym dyskursie edukacji jest rzeczywiście nikły, mimo że przez ostatnie dziesięciolecia kształciliśmy z wielkim zapałem i z wielkim wkładem pracy dziesiątki tysięcy pedagogów. Więc wydawać by się mogło, że wykształciliśmy sobie armię ludzi, do których, jeżeli mówimy, to oni wiedzą, o czym my mówimy. Otóż w moim przekonaniu nie. I to jest jedna z przyczyn mojego nikłego udziału w społecznym dyskursie edukacji, że nie znam języka, nie znam kategorii pojęciowych, za pomocą których mogłabym być zrozumiana. Ponieważ chciałabym posługiwać się kategoriami pojęciowymi spełniającymi rygory nauki. Tym bardziej, proszę Państwa, że mam świadomość tego, że intelektualnie wpisuję się w szkołę Kazimierza Twardowskiego poprzez to, że jestem uczennicą profesora Sośnickiego. Czyli można powiedzieć, no tak zostałam ukształtowana intelektualnie, że ta tradycja wielkiego przywiązania do języka, do kategorii pojęciowych jest mi tak bliska, że nie mogę od niej odejść. I właśnie, ponieważ nasi odbiorcy nie są do tego przyzwyczajeni, trudno mi zabierać głos. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest to, co uczyniłam przedmiotem badań i co pisałam w książkach. Mianowicie, ja badałam przede wszystkim stereotypy. Stereotypy w myśleniu o edukacji, w myśleniu o pedagogice i w myśleniu o kształceniu. Ale oczywiście te stereotypy, te złudzenia poznawcze można także nazwać innymi kategoriami pojęciowymi, jak również też i można uczynić je przedmiotem badań. Ja, mówiąc o sobie, myślę przede wszystkim o stereotypach. No i jeszcze trzecia przyczyna, która bardzo mi przeszkadza w społecznym dyskursie,
o edukacji, to są zachowania wynikające z wzajemnej nieufności, rywalizacji, nieufności połączonej z rywalizacją, która pozwala, czy przynajmniej nie przeszkadza w tym, aby ludzie posługiwali się środkami przeze mnie nieakceptowanymi w dyskursie naukowym, jak również i w dyskursie w sferze publicznej na jakiś temat. Także proszę Państwa, mam świadomość z jednej strony, że zaistnieliśmy jako ci, którzy wnoszą wkład w pedagogikę ogólną. Z drugiej strony mam świadomość wyzwań, które wynikają ze zmian, jakie zaistniały, niekoniecznie z naszego udziału i z naszej przyczyny, ale ponieważ przedmiotem pedagogiki jest praktyka edukacyjna, więc zmiany w praktyce edukacyjnej decydują o zmianach, które muszą pojawić się w pedagogice. No i mam świadomość, że jedną z najważniejszych kwestii, które musi pedagogika ogólna podjąć, no to są właśnie kwestie związane z odkryciem owej logiki zmian w pedagogice, w społecznej praktyce edukacyjnej i w kulturze. Ponieważ żadna szczegółowa pedagogika pewnie takiego zobowiązania nie musi ani odczuwać, ani na dodatek jeszcze próbować poszukiwać odpowiedzi na to wyzwanie. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Pani Profesor za otwarcie konferencji i słowo wprowadzające w debaty nasze. Ja tylko dopowiem ad vocem, że nasza konferencja, tak dla Pani Profesor dodając, no jest pierwszą chyba, która posługuje się mediami najnowszych technologii, albowiem możemy być obecni jednocześnie na portalu Akademikon. I wśród nas witamy przedstawicieli pana Roberta Klińskiego i Mateusza Kiersia, związany z naszym konsorcjum, z naszym uniwersytetem, ale prowadzącym portal Akademikon. Tam jest już obecna pedagogika. Adres portalu jest tutaj zapisany w ramach naszego programu nawet, więc można na ten adres sięgnąć, do tego adresu, zobaczyć już pierwsze informacje o pedagogice, no i można uczestniczyć, włączyć się ze swoimi blogami też, rozpocząć obecność na forum internetowym i chyba pierwszą konferencję w Polsce pedagogiczną, pedagogiki ogólnej prowadzimy już teraz bezpośrednio w kontakcie z portalem internetowym, także to nie idzie jako telewizja, ale idzie jako portal. Później panowie tam dostosują odpowiednie, będzie można nawet fragmenty swoich wystąpień zatwierdzone, nawet zobaczyć i później uczynić uczestnikami szerszej grupy.